Hejo! Dzisiaj robię ostatnie bieganie przed półmaratonem. Jest to taki bardzo lekkie 15 km, powolne tempo. W ogóle mamy 10 stopni, więc ubrałam się już pierwszy raz w tym roku w shorty. Jest tak zajebiście. Właśnie kumpela, jak zaczynałam biegać, tak mi powiedziała, że jak biegasz, to zawsze ubieraj się na 10 stopni więcej. Więc się ubrałam dzisiaj jak na 20. Jest idealnie. What? Nie wiem, czy to widzicie? Tu? Takie lata szare. To jest żuraw. Ten żuraw się tutaj moczył w tym bajoru. A potem się mnie przestraszył i usiadł na drzewie, na sośnie. Żuraw na sośnie? Ej, to jakoś tak dziwnie, co nie? Mózg mi rozjewał. Widzicie, człowiek w lesie jest codziennie, a ciągle jeszcze nie wie nic o życiu. Ej, ale o co chodzi, że to jest demo? Czyli tylko jakieś tam parę minut próbnej gry? Znaczy nie wiem, pół godziny może być. Jako nowa członkini klubu Garminiar postanowiłam nosić też Garmina do łóżka, w sensie podczas snu, żeby zobaczyć, co on powie w ogóle o moim śnie, ponieważ on ma jakąś taką opcję analizowania snu i coś tam. I za wczorajszy dzień dostałam ocenę jakości snu 90 na 100. Mój sen jest podobno świetny. I szczerze wam powiem, tak mi to wystrzeliło ego, bo chyba odkryłam nowy talent. Okazuje się, że jestem świetna, wręcz wybitna w spaniu. To znaczy, ja już miałam takie podejrzenia mniej więcej od 10 lat, że ja i spanko jesteśmy dla siebie stworzeni. Ale teraz okazuje się, że jestem po prostu w tym zarąbista i powinnam w takim razie to robić chyba jak najczęściej. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakiś taki chwyt marketingowy, ale nie ukrywam, zmotywowało mnie to do częstszego noszenia tego zegarka, bo teraz mam ochotę wiedzieć codziennie, jak spałam. Ja w ogóle od kiedy przeszłam na redukcję, to bardzo mocno pilnuję spania, bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedy śpimy za mało, to nam wzrastają te hormony, które odpowiadają za poczucie głodu. Przy redukcji porządne spanie to jest w ogóle podstawa, ale nie wiedziałam, że aż tak dobrze mi idzie. Wow. Cześć, Tadziku. Cześć, misiul. No cześć. Hej, hej, hej. Masz. Dawaj, dawaj. W końcu mamy słońce. A, tylko potrzebowałam. Odwołałam dzisiaj spotkania i po prostu wyszliśmy na spacer, a prackę ogarnę sobie wieczorem i teraz robię sobie kąpiel słoneczną. Takiego kija masz? Ale fajny, dawaj! Dawaj kija! Ojeju. Aj, się sturlałaś. Ej, patrzcie, jak jest ciepło. Ja już sobie chodzę normalnie w polarku. I'm so happy. Wiem, że to się prawie za dwa dni skończy i to będzie koniec mojego wielkiego marzenia o wiośnie, ale póki to trwa, I'm so happy. Wstawiłam właśnie film i dopadło mi takie potworne uczucie głodu i rozkminiam dzisiaj na obiad coś takiego. Kupiliśmy to chyba w Biedrze. Bakłażan, pomidor, oliwki i kapary. Brzmi fantastycznie. I oni mówią, że ta paczka to są dwie porcje. Czyli porcja to niby, że 125 gramów.
125 gramów to się wydaje jak strasznie mało. Zważę to i zobaczymy, ile to w sumie jest. Oni mówią, że tyle to jest jedna porcja? Chyba dla 4-latka. Dobra, gotujemy całą paczkę. Ale to jest okropne. Kto by miał się tym wszystkim najeść? No patrzcie, to jest porcja, no nie? No nie chce mi się gotować dzisiaj. Dlatego zawsze mam coś w lodówce takiego na szybko. I czasami, żeby ten posiłek tak trochę ubogacić, to chociaż dodam do tego jakieś warzywa czy coś. Ale dzisiaj chyba mi się nie chce. Chociaż nie, dobra, dodam brokuła. Pokroję go na takie małe kawałki. Niech się ugotuje tutaj razem z pieruszkami. Będzie jeszcze taki dosyć chrupiący, ale w sumie ja lubię takiego brokuła. Mega spoko. Na tyle spoko, że nawet chętnie bym to kupiła jeszcze raz. Farszu jest dosyć mało, ale ciasto jest bardzo delikatne, więc w sumie wyszły z tego takie takie subtelne, cienkie, lekkie pieroszki. Super. Chcesz, Michu, jednego? Jednego się może to chodź. Ten farsz ma w ogóle takie fajne, większe kawałki bakłażana i oliwek, takie jakby kostki. I zwłaszcza te oliwki dają mega dużo smaku w momencie rozgryzania. Bardzo dobre, kurczę. Dobre, nie? On jest taki słodki. Ja nie mogę. Siedzi ty pod stołem, czeka aż zjem i będę mogła go głaskać. No po prostu zbyt słodki jesteś, wiesz? Zbyt słodki mały chłopie. On jest w ogóle takim śmiesznym psem, bo jemu dosłownie nic nie przeszkadza. Wszystko można robić, można go całować w czoło, pochylać się nad nim, tarmosić go, no wszystko mu się podoba. On po prostu ogólnie lubi atencję. Każdą. O Jezu, czy się tak położyć? Ja go tak lubię, że mi się będzie z nim tak ciężko rozstać. O, walczę właśnie tak ostatnio ze sobą. A z drugiej strony życie z trzema psami nie jest do końca takie wiecie, na co dzień do udźwignięcia. Zwłaszcza ostatnio, jak Michał złamał palec. I jeszcze jego brat był w szpitalu i mama i ojciec złamał nogę. To ja zostałam w sumie przez wiele dni sama z psami. I trzy psy. To naprawdę jest dużo. Dużo i ciężko to wszystko ogarnąć. I te ostatnie tygodnie nam właśnie pokazały, że dwa psy to jest dla nas optymalny układ, więc no wiem, że nie zostawimy te dzika, tylko serio będziemy domem tymczasowym. Ale kurczę, ja go tak lubię. Może znajdę mu jakąś rodzinę, która będzie mieszkała tutaj u nas w Gdyni i byśmy się spotykali, czy coś. Oh my god. Naprawdę ciężko jest, jak o tym myślę. No patrzcie, jaki jest słodki, kurde. Chłopie, ty jesteś zbyt słodki, dobra? Musisz się trochę ogarnąć. Ojejo. Dobrze, głaskam. A z drugiej strony ja właśnie też bardzo cieszę się z tego doświadczenia bycia domem tymczasowym. Mega mi się w tym wszystkim podoba to, że to nie jest tylko takie słodkie doświadczenie, że jest w tym trochę takiego też smutku, że się tam rozstaniemy i w ogóle, ale dla mnie właśnie ten smutek nie jest jakby
przytłaczający, ani nie sprawia, że nie warto, tylko właśnie od początku wiedziałam, że będę smutna, że będzie mi się ciężko rozstać, a z drugiej strony, no mam nadzieję, że ta radość, że znajdziemy mu jakiś tam fajny dom, wynagrodzi mi wszystko i że będę, no rozstając się z Tadzikiem, będę płakać. No ale potem jakby będę się czuła mega szczęśliwa, no nie? No bo to o to w tym wszystkim chodzi. Że to właśnie ma być takie słodko-gorzkie. Bo ja się troszkę rozklejam dzisiaj. No, ty mnie rozkleiłeś, mordeczko. Ale się też tak dzisiaj rozklejam, bo parę dni temu uśpiliśmy Krysię, czyli psa rodzinnego od Michała. I czajcie, taki rak złośliwy, w sensie nowotwór złośliwy, w ciągu miesiąca ją zawinął. I też to jakby tak sprawia, że jestem taka trochę dobita. Sadek. Przez ostatnich parę dni już nic nie ćwiczę, ponieważ takie dostałam zalecenie od mojej trenerki biegania, żeby przed półmaratonem zrobić sobie takie właśnie 5 dni przerwy od sportu. I to było bardzo dziwne 5 dni, ponieważ miałam nagle strasznie dużo wolnego czasu, bo tak na co dzień to z godzinę dziennie poświęcam na trening, godzinę albo tam godzinę 15. Zależy, no w każdym razie staram się tak w miarę codziennie poruszać. Zwłaszcza jak się tyle siedzi przy kompie co ja, no to dla nawet, wiecie, zdrowia psychicznego, dla jakiegoś balansu to jest kluczowe. No i przyszedł ten dzień, że czas się spakować na wyjazd do Berlina i jutro rano ruszamy, a za 3 dni biegnę półmaraton. I dzisiaj jakoś tak jak zaczęłam myśleć o pakowaniu, to zaczął mnie dojeżdżać, czajcie stres. Nawet dojeżdżają mi takie myśli, że a co jak ubiorę złe skarpetki na ten bieg i mnie obetrze skarpetka w piętę? A dotychczas, idąc na bieganie, zakładałam byle jakie skarpety, jakie mi się nawinęły pod rękę i nigdy w życiu nie myślałam o tym, że trzeba mieć jakieś właściwe skarpety. No więc od rana leci dzisiaj gruba myślawa, ale poza rozkminami jest też ogromna ekscytacja. Zwłaszcza, że właśnie teraz przez parę dni odpoczywałam od sportu i już mam nagromadzoną taką... taką energię, żeby coś tak wziąć i rozpierdolić, jak wiecie, wziąć i tupnąć. Oh my god, zrobiłam sobie takie ostre spaghetti, że... jestem już na końcówce House'a, 8 sezon, ostatnie odcinki jak Wilson Maraka i praktycznie przy każdym odcinku gdzieś coś płaczę. Ale to jest tak dobry serial, no nie mogę po prostu uwierzyć w to, że... że teraz go kończę. Trzeci raz. No dobra, odpoczęłam sobie trochę, zjadłam i jestem gotowa zabierać zapakowanie. Najważniejsza rzecz do spakowania to 600 par majtek. Skoro jedziemy na 5 dni, to gdybym się miała 3 razy dziennie obsrać i nie miałabym żadnego dostępu do pralki, suszarki i innych takich udogodnień, no to idealnie starczy. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło obsrać na podróży żadnej, ale wiecie co? Zawsze może być ten pierwszy raz i nie chciałabym być nieprzygotowana. A jeśli chodzi o sam outfit na półmaraton, to wymyśliłam sobie, że będę miała taki kremowy top i moje ukochane niebieskie shorty, do tego biało-czarne buty i jakieś skarpety, które nie obcierają. Dzisiaj w ciągu dnia byłam dosyć mocno zestresowana tym półmaratonem, ale potem tak troszeczkę się... no, dałam sobie sama taką mentalną lepę w twarz, żeby się ogarnąć, no bo to jest mój pierwszy raz w życiu na takim biegu. Ja jeszcze nigdy w życiu nie przebiegłam nawet, wiecie, 21 km, chociaż raz. No więc to będzie bardzo taki, w sensie chcę, żeby to był taki bardzo pamiętny, piękny moment, coś dla mnie bardzo specjalnego, takie właśnie fajne wspomnienie. No ale też przez to, że miałam teraz te półtora miesiąca kontuzję, to ja tam nie biegnę robić żadnej wielkiej życiówy, tylko jadę tam przebiec to w całości i właśnie cieszyć się tym doświadczeniem. No. I to mi zdjęło taką presję, którą jakoś zaczęłam zrobić w głowie i już jest radocha. Radocha i oczekiwanie. A w ogóle jedną z moich
ostatnio ulubionych części pakowania się jest mierzenie outfitów przed wyjazdem i składanie sobie wszystkich elementów i robię sobie potem fotkę każdego outfitu, wszystkich dodatków, co tam sobie powymyślałam i rano podczas już podróży tylko odpalam w telefonie i wiem, co chcę nałożyć. No więc teraz zapraszam Was na mały pokaz mody. Od pewnego czasu marzyły mi się takie małe okularki, w których będę wyglądać jak nauczycielka i myślę, że udało mi się w ogóle zmontować najbardziej nauczycielski fit ever. Jestem tak szczęśliwa. Czekajcie, jeszcze tylko nałożę buta. Coś takiego. Mogłabym uczyć, myślę, spokojnie polskiego. Nawet matematyki, fizyki, albo też wychowania do życia w rodzinie, tylko do wychowania musiałabym rozpiąć dekolt, a do matematyki i fizyki musiałabym tenże dekolt troszeczkę zapiąć. I proszę, lecimy. Czasowniki, rzeczowniki, co tam jeszcze było? Przymiotniki, a dla spóźnialskich zaimki. Chuj wie, co to są zaimki, ale let's do it. Do tego jakieś pierścienie se naładuję. Oh my god, kocham półmaratony.